Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Konferencja GKS-u Katowice. Będziemy silnym zespołem na zapleczu Ekstraklasy. Zdjęcia Marilyn Monroe w Centrum Kultury Katowice. Szósty śląski piknik rodzinny z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Hawaje na ulicy Mariackiej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie to kilkudniowa już impreza. 15-letni ogród teatralny. Trzeci turniej miast w Darta. Dwa razy byliśmy na drugim miejscu, dzisiaj jesteśmy na pierwszym. Prezes GKS-u Katowice przedłużył o rok umowę z trenerem oraz sztabem szkoleniowym. Wiemy doskonale, co nam w klubie grozi na plus i na minus. Taką finalną rozmowę odnośnie celów na pewno też będziemy mieli w momencie wtedy, kiedy zakontraktujemy tych zawodników nowych, których mamy, bo to jest bardzo istotne. Wtedy ta kadra, jeżeli będzie zamknięta, ona na pewno dostanie ściśle wyznaczone zadania, czyli ja od prezesa, na pewno po rozmowie i później przekażemy to drużynie, co nas będzie mocno interesowało. Natomiast na tą chwilę kompletujemy kadrę i jeszcze trzeba parę dni wytrzymać, żeby po prostu ta kadra była cała, spójna. Cieszy tylko to, że gros zawodników z tamtego sezonu jednak zostało i łatwiej jest dokoptować w tym momencie zawodników, których potrzeba, aby ta kadra była pełna, ale o celach na pewno jeszcze jest chyba chwila czasu, chociaż mała, krótka chwila, ale chwila czasu, żeby je sprecyzować do końca. Gieksa jest w trakcie budowy zespołu na nowy sezon. Z klubem pożegnało się kilku zawodników, w tym Jacek Kowalczyk czy Michał Farkas. Nowe umowy podpisali m.in. Grzegorz Fonfara i Kamil Holeżyński. Z drużyną trenują testowani zawodnicy, tacy jak Paweł Sasin z Dolkanu Ząbki czy Michał Zieliński z Krakowi. Mamy ten trzon utrzymany, my tak naprawdę dopasowujemy chłopaków, żeby uzupełnić skład. Liczymy, że ci chłopcy, którzy w chwili obecnej trenują, być może w przyszłości jeszcze w ciągu kilku dni kolejni się pojawią, że fajnie uzupełnią ten zespół i będziemy silnym zespołem na zapleczu Ekstraklasy. W Centrum Kultury Katowice w Galerii Pustej można podziwiać zdjęcia Marilyn Monroe. Rok temu w 50. rocznicę śmierci Marilyn Monroe odbyła się w londyńskiej Getty Images Gallery wystawa fotografii przypominających liczne wcielenia Marilyn i jej życie. Teraz specjalnie dobraną część tych zbiorów możemy oglądać w Centrum Kultury Katowice. Mamy całe spektrum zdjęć. Są to zdjęcia ze szczytu jej kariery, z najlepszych lat, czyli z lat 50., począwszy od wczesnych lat 50., 51. roku, skończywszy na 58. roku. Szczególne zdjęcia to są zdjęcia z jej wyjazdu do Nowego Jorku, kiedy uciekła od Hollywood, zerwała kontrakt z wytwórnią i chciała zerwać z wizerunkiem blondyneczki na rzecz ról bardziej dramatycznych. Wtedy zaczęła się kształcić w szkole Lee Strasberga. No i to dało jej karierze jakiś ciąg dalszy. Fotografowali ją liczni fotograficy znani na świecie. Byli to nie tylko fotograficy amerykańscy, ale również z Francji, z Węgier. Między innymi jeden z nich powiedział, że Marilyn potrafiła zrobić ze swoją twarzą wszystko, co chciała. Na widok jakiegokolwiek aparatu fotograficznego albo kamery jej twarz rozjaśniała się i zupełnie się zmieniała. Gdy tylko zdjęcia się kończyły, stawała się niezbyt interesująca. Wystawa potrwa do 31 sierpnia. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zorganizowano szósty śląski piknik rodzinny z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Niepodległość leżała w naszych sercach, była w naszych sercach od wielu lat, ale przyszło na nią długo, długo czekać. Oczywiście, żeby doszło do tej niepodległości, do tego naszego pierwszego dnia niepodległości, były potrzebne dobre przykłady. Patrzyliśmy na Zachód, ale szczególnym przykładem były Stany Zjednoczone. To dzięki ich pomocy udało się zmienić naszą Polskę. Możemy już chyba mówić o tradycji tego pikniku, ponieważ odbywa się po raz szósty. No i w ramach tego wydarzenia zaplanowaliśmy i część dla dzieciaków, i część muzyczną, koncertową. Oczywiście nie może zabraknąć bluesa, bo to jeżeli mówimy o tradycjach i o tematyce związanej ze Stanami Zjednoczonymi. No i generalnie okazja do tego, żeby tutaj usiąść, porozmawiać, posłuchać muzyki albo zapoznać się z ofertą śląskich firm, instytucji,
które zajmują się produkcją, wymyślaniem, tworzeniem nowoczesnych technologii. Mam nadzieję, że tak, że to będzie jedna z takich inicjatyw, która pozwoli nam szerzej spojrzeć na świat, pojechać, już jeździmy w świat, ale możemy jeszcze więcej, możemy skorzystać z różnych możliwości, które dają właśnie nowoczesne technologie, które są wystawiane, współpracę z amerykańskimi uczelniami, bo Stanom Zjednoczonym i rządowi bardzo zależy na kontaktach właśnie uczelnianych, studentów, wymiany studentów, stypendystów, doktorantów. Chcą otworzyć się możliwie jak najszerzej na naszych naukowców, naszych studentów, umożliwić im poznanie tych najnowocześniejszych technologii, czego przykładem są właśnie te wystawy tutaj. I między innymi informowanie o tym, jak to zrobić, żeby studiować w Stanach, żeby pojechać na stypendium, żeby móc tam robić różne rzeczy związane z nauką. Między innymi te kornery mają to za cel i mamy bardzo dużo szczegółowych informacji, jak to zrobić, żeby to osiągnąć i móc pojechać i studiować i żeby przybliżyć te osiągnięcia techniki i nauki Polsce również. Dzień Niepodległości to najważniejsze amerykańskie święto państwowe, co roku uroczyście obchodzone w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, które nastąpiło 4 lipca 1776 roku. Palmy, leżaki i piasek na Mariackiej? Tak, to możliwe za sprawą mash-up Hawaii Party. Kiedyś były organizowane takie zaczątki hawajskich imprez, w których zresztą sama uczestniczyłam jeszcze wtedy jako imprezowiczka, powiedzmy. No i potem pojawił się pomysł, że może faktycznie fajnie by było coś takiego zorganizować w centrum z miastem. No a gdzie indziej jak nie na Mariackiej. Mariacka jest przecież teraz sercem Katowic. I dokładnie tak się zrodziło od mniejszej imprezy i z roku na rok powiększamy i ilość palm, ilość leżaków, ilość atrakcji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie to kilkudniowa już impreza. W tym roku cała ulica się z nami łączy, wszystkie kluby, również Hawajski Klimat organizują. Nie tylko na ulicy Mariackiej, ale w całych Katowicach kluby zapraszają na after o 22:00 również w Hawajskim Klimacie. Katowice są najgorętszym miastem w Polsce i chcemy to pokazać. Chcemy co roku zmieniać Katowice właśnie w Hawajską Wyspę i zarazić wszystkich pozytywną energią i pokazać, że Katowice bawią się najlepiej. Spektaklem Perły Kabaretu Mariana Chemara Teatru Rampa z Warszawy zainaugurowano 15. letni ogród teatralny. Organizatorem festiwalu jest Teatr Kores oraz miasto Katowice. Kiedy 15 lat temu zaczynał się letni ogród teatralny, nikt nie wierzył, a ja też miałem wątpliwości, czy na tym betonie przed Centrum Kultury, przed Teatrem Kores, czy to się uda. Ale kiedy te setki ludzi zaczęły przychodzić na spektakle, nie tylko dorosłych, ale i dzieci, i nie tylko na spektakle teatralne, na kabarety, na koncerty, na wszystko, co wymyślaliśmy, to uwierzyłem i od 15 lat publiczność trzyma mnie przy życiu tą wiarą. Siłą lotu jest jego różnorodność. I to, że ludzie chcą w wakacje rozrywki, która nie byłaby może jakoś bardzo wyrafinowana, ale nie była też tandetnym festynem, czyli jednak, żeby to było jakiś teatr, czy jakiś dobry kabaret. I staramy się na to zapotrzebowanie odpowiadać. Jak na razie się udaje. Letni ogród teatralny to festiwal, który na stałe wpisał się do kalendarza wakacyjnych imprez w Katowicach. Od 15 lat przyciąga rzesze miłośników dobrego teatru, świetnych koncertów i niezapomnianych kabaretów. Wychowuje także młode pokolenie odbiorców, a to za sprawą niedzielnej grządki teatralnej. Pełna oferta lotu na www.letniogrodteatralny.pl. Jeśli chłopca chcesz złapać, to klatki. Znamy już zwycięzców trzeciego turnieju Miast w Darta. Turniej na pierwszym miejscu zakończyła drużyna z Katowic. Staraliśmy się o to przez 3 lata i dzisiaj się udało. 2 razy byliśmy na drugim miejscu, dzisiaj jesteśmy na pierwszym. Było ciężko, ale w drużynie mamy dobrych zawodników i daliśmy radę. Przynajmniej raz, 2 razy w miesiącu gramy w turniejach, a oprócz tego gramy w ligach. W kilku ligach, nawet w tych samych składach albo w innych składach, ale no, to jest nasza pasja, to jest nasze hobby, czy po prostu no, gramy. No. Na podium znalazły się także drużyny z Mikołowa i Częstochowy. Jest to niezła rozrywka z dużą dozą rywalizacji. Kolejne miejsca zajęły zespoły ze Świętochłowic, Siemianowic, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Tychów i Bytomia. MVP turnieju został Rafał Hachuła z Katowic. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. Do końca lipca polecamy środy z rozrywką w Amfiteatrze na Zadolu. Przypominamy o niedzielnym art-jarmarku na Nikiszu.
Zapraszamy na 4. Festiwal Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki. Dziś to już wszystkie informacje. Na obszerniejsze relacje zapraszam na stronę com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis jak zwykle zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!